Cześć, siłanko, dzień dobry, witam was ponownie, witam was w kolejnym odcinku i witam was w następnym tygodniu. Dzisiaj mamy 3 marca, godzinkę 11.15 dokładnie. No i ten odcinek miał być takim szczegółowym odcinkiem, bo jednak dużo się tutaj zmieniło w moim, bym powiedział, życiu zawodowym, no ale niestety właśnie przez te zmiany nie miałem za bardzo czasu, żeby ponagrywać właśnie tak bardziej szczegółowo. No i dzisiaj chciałem wam tak na szybko naświetlić tą sytuację, co tu się wydarzyło, co tu się zmieniło. No a takie bardziej szczegółowe nagranie tego wszystkiego będzie po prostu w przyszłym tygodniu. Dlatego serdecznie was zapraszam do obejrzenia tego krótkiego odcinka do końca. Sobie tą całą historię od samego końca, a mianowicie wyjechałem w kolejne kółeczko, jestem aktualnie w Niemczech, podążam do Węgier z ładuneczkiem i teraz dojeżdżam do granicy niemiecko-austriackiej powolutku sobie. No i tutaj, żeby nie przedłużać, nie lać tej wody, to od razu wam powiem, że wykonałem taki bardzo duży krok do przodu albo do tyłu w mojej karierze zawodowej. To czas akurat oceni, w którą stronę to był krok. W każdym bądź razie zmieniłem firmę transportową, bo praca to jest ta sama, bo to również jest chłodnia, również jest bus, więc pod tym kątem się nic nie zmieniło. No i tutaj od razu uprzedzając takie jakieś zgryźliwości skierowane w stosunku mojej byłej firmy, to od razu uprzedzam, że zmieniłem pracę, nie zmieniłem pracę, zmieniłem firmę. Nie dlatego, że mi nie pasowało, tylko dlatego, żeby sobie cokolwiek spróbować ulepszyć. A czy jak to wyszło, to zobaczymy już tam w praniu. W każdym bądź razie wymienię wam takie dwa najważniejsze plusy, dla których postanowiłem się wykonać właśnie tutaj taki manewr. Mianowicie to jest odległość do pracy, ponieważ tam miałem 470 km do firmy. Tutaj mam z tych kilometrów 120, więc naprawdę to jest różnica kolosalna, zwłaszcza przy dzisiejszych cenach paliwa. Chociaż możliwe, że nie będę musiał właśnie, że tak powiem, poza pracą pokonywać tych kilometrów, z tego względu, że najprawdopodobniej bus będzie pod dom, tylko tutaj wyszły takie drobne nieścisłości i będzie trzeba to, że tak powiem, na nowo ustalić, ale to po prostu czas pokaże. Ogólnie najważniejszym drugim plusem jest właśnie to, że ten bus jest przypisany do mnie i tak naprawdę w tym momencie, w tym okresie na razie, póki co będę tylko wyłącznie ja nim jeździł i to jest naprawdę jeden taki z głównych tych plusów, dla których postanowiłem zmienić po prostu firmę. I tutaj jest taki podpunkcik do tego plusa, z tego względu, że to jest nowy samochód, bo jak go odbierałem, to on miał 21 km pojechane, to tak naprawdę tam gdzieś chyba między fabrykami, między warsztatem a warsztatem, więc naprawdę to jest kolejny plus z tego względu, że mam go od nowości, wiem jak on pracuje, jak jest wszystko sprawne. I w razie czego, jak coś będzie tylko już popukiwało, postukiwało czy warczało, będzie można zapobiegać, nie leczyć, bo każdy ten dźwięk powinienem wtedy bez trudu po prostu wyłapać i takie rzeczy, jakieś drobne naprawy będzie można wykonać przed wyjazdem bądź po zjeździe z trasy w Polsce, a nie gdzieś przepłacać za granicą. Ale to też po prostu czas pokaże, jak to się wszystko będzie układało. Lecz myślę, że właśnie mniej więcej tak jak wam to w tym momencie opowiedziałem. Więc mniej więcej już wam nakreśliłem tą całą sytuację, co się u mnie zmieniło. Więc jeśli chodzi o ten temat, to się tutaj nie chcę dalej rozwijać, bo potem powiem to tu w tym odcinku, potem w drugim się powtórzę. Dlatego chciałem tylko tak wam na szybko nakreślić tą sytuację. A bardziej szczegółowo wam wszystko opowiem w następnym odcinku za tydzień. Dlatego ja na razie jadę cały czas przed siebie i podążam w kierunku Węgier, w kierunku mojego rozładunku.
ostatnio wam nakreśliłem tą moją tutaj zmianę, moją sytuację tutaj, bym powiedział, zawodową. No niestety nie udało mi się właśnie, tak jak wam mówiłem, wejść w te szczegóły w tym tygodniu, ale w przyszłym myślę, że już powinno być bez problemu. No chyba, że mi śrubę nakręcą, choć tutaj już po tym w sumie jednym, dwóch dniach mogę stwierdzić, że spedycja raczej jest w porządku, ale w sumie nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Póki co jest naprawdę fajnie, naprawdę spoko się dogadujemy, a zobaczymy, jak będzie w dalszych tutaj dniach. Ale to wszystkiego powinniście się dowiedzieć za tydzień. Także dziękuję wam bardzo, że dotarliście do tego momentu. Standardowo was zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Kliknijcie sobie od razu dzwoneczek, a wtedy każdy nowy film, czy też instruktor dotyczący pracy na busie, czy jakieś inne moje wypociny wrzucane na YouTube'a, będziecie mieli po prostu na wyciągnięcie ręki. Również standardowo was zachęcam do obserwacji mnie na Facebooku oraz Instagramie. Linki znajdziecie nie gdzie indziej jak w opisie. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć, na razie, pozdrawiam!